Dzień dobry, witajcie w kolejnym dniu tibijskich zmagań. Mateusza jeszcze ze mną nie ma, za chwilkę do nas dojdzie, a ja postanowiłem już się z wami przywitać, zrobić krótki wstęp, opowiedzieć co dzisiaj będziemy robili. Moi drodzy, tak naprawdę dzisiejszy plan nie jest za bardzo rozbudowany dla was, ale jest bardzo rozbudowany dla nas. Na pewno zabijemy sobie troszeczkę piratów. Mamy ich tam jeszcze około 800-900 do zabicia. A nie chcemy tego zostawiać na ostatni moment, na jutro, bądź na sobotę. W związku z tym zabijemy sobie dzisiaj około 400-500 piratów. Zrobimy taki jeden niepełny pewnie huncik. No i właśnie, drugą rzeczą, którą chcemy zrobić, jest wykonanie Postman Questu. Dla was to będą krótkie urywki, dla nas to będzie pewnie godzina lub nawet dwie ciągłego biegania po tibijskim świecie. Ale to nie szkodzi. Jesteśmy chętni, żeby to zrobić. Poza tym przyda nam się to na pewno. Więc zabieramy się za wykonywanie tego questu. Tak. Wy poczekacie 3 sekundy. Ja poczekam troszeczkę dłużej. Także czekam na Mateusza i widzimy się za chwilę. Okej, jesteśmy już na Nargor i zabieramy się za kontynuowanie taska. Okej, mamy 68 poziom, brakowało kilkunastu procent i udało się je wbić. Teraz lecimy dalej. Zobaczymy, ile uda nam się zrobić tego taska. A my zobaczymy się prawdopodobnie już po zakończeniu naszego hunciku, gdzie podsumujemy to, ile dzisiaj udało się zabić piratów. Okej, jesteśmy już po huncie. Udało nam się, moi drodzy, zabić sumarycznie 550 piratów. Przy czym musieliśmy zrobić krótką przerwę, bo niestety Mateusz sobie padł. Niestety, dostał takie kombo, że nie oddaliśmy rady po prostu już. Żeby nie powiedzieć, że się Mateusz zagapił. No, ale trudno. Natomiast ogólny stan taska to 2864 u mnie. Czyli brakuje jeszcze około 150, niecałe 150. Dobijemy to sobie już jutro, a potem od razu pójdziemy na bossa. A za chwilkę widzimy się już na postmanie. Moi drodzy, znajdujemy się już u Kevina. Pomiędzy Monstermą a Dwarf Bridge. To właśnie tutaj znajduje się główna siedziba poczty. A my właśnie dołączyliśmy tak naprawdę do członków tej gildii, nazwijmy to gildii. Tak naprawdę, aby stać się jakimś tam pełnoprawnym członkiem, musimy wykonać kilka zadań. Pierwsze z nich polega na tym, aby przejść specjalnymi ścieżkami, jakimi przechodzą wszyscy członkowie tej gildii, aby sprawdzić, czy są jakieś problemy, kłopoty. W tym celu będziemy musieli udać się do Thais, następnie Karlin, na Femor Hills, Edron, następnie do Veno, dostać się do Kazordon, przepłynąć parowcem na Kormaje, a następnie wrócić do Kevina i zdać mu raport. Zabieramy się do pracy. Ok, moi drodzy, z Thais udaliśmy się do Karlin, a teraz jesteśmy na Femor Hills i właśnie stąd udamy się do Edron. Lecimy dalej. Kolejnym naszym celem będzie przepłynięcie do Veno. A teraz lecimy dalej. Udaliśmy się teraz do Kazordon, skąd przepłyniemy parowcem na Kormaje. Następnie wrócimy do Kazordon i udamy się do Kevina, aby zdać raport z tej misji. Ok, jesteśmy już u Kevina, oddaliśmy pierwszą misję i dostaliśmy od niego kolejną. Misja tak naprawdę polega na tym, aby udać się na wyspę Folda. Tam mamy sprawdzić, czy jedna ze skrzynek faktycznie została zablokowana i odblokować ją za pomocą crowbara. Idziemy. Jesteśmy już na Foldzie i jesteśmy przy skrzynce.
Faktycznie skrzynka okazała się być zepsuta, zablokowana, dlatego teraz właśnie ją naprawimy. Wracamy do Kevina zdać raport z tej misji. Oddaliśmy już drugą misję. Zostaliśmy awansowani na asystentów listonosza. Oczywiście uzyskaliśmy kolejną misję, która polega na tym, żebyśmy dostarczyli rachunki do Davida Brazakresa. Brazakres, tak? David Brazakres. Ukrywa się on gdziekolwiek w Veno, tyle wiemy. Ukrywa się przed swoimi wierzycielami. Musimy spróbować znaleźć go i użyć jakiejś sztuczki, jakiegoś takiego manewru, aby faktycznie zweryfikować i rozpoznać Davida. Idziemy do Veno i szukamy. Moi drodzy, znaleźliśmy dziwnego faceta pod głównym depo Venor. I faktycznie okazało się, rozpoznaliśmy go, że jest to David. Sam zresztą do tego się przyznał. Wręczamy mu rachunek, o który prosił nas, abyśmy wręczyli oczywiście Kevin. No i co? Pomimo tego, że Strange Fellow, czyli dziwny facet, czyli nas David, odmawiał przyjęcia rachunku, ostatecznie przyjął go, a my możemy teraz udać się do Kevina, aby zdać raport z tej misji. Jeszcze taka ciekawostka, gdyby ktoś z was był zainteresowany tak naprawdę, co to był za rachunek. Rachunek dotyczył drogich magicznych czapek i kilku królików. Tak naprawdę stąd wiemy, że przychodząc do dziwnego faceta, musimy właśnie go zapytać o czapki. Zdaliśmy raport z misji i dostaliśmy kolejną od Kevina. Tym razem poczta tak naprawdę ma problem z agresywnymi psami. Kevin prosi nas, abyśmy przynieśli mu 20 sztuk kości, dokładnie takich samych, jakie znajdują się po lewej w jego pokoju. Dzięki temu wiemy, że musimy przynieść 20 zwykłych kości, a nie jakichś innych, wyjątkowych czy specjalnych. Takie kości oczywiście mamy przy sobie, bo już je pozbieraliśmy będąc na tombach jeszcze na 10, 12 poziomie, dlatego teraz oddajemy tą misję. Moi drodzy, otrzymaliśmy awans. Otrzymaliśmy awans na listonosza. Dostaliśmy również własną czapkę oraz kolejną misję. Misja polega na dostarczeniu prezentu do Dermota, który znajduje się na Fibuli. Kevin uprzedza nas, że nie możemy pod żadnym pozorem otworzyć tego prezentu. Prezent znajduje się, jak mówi, na dole po tego pomieszczenia, po prawej stronie. Bierzemy teraz skrzynkę z prezentem. Nie możemy go dotykać oczywiście i udajemy się na Fibulę do Dermota. Okej, moi drodzy, jesteśmy już u Dermota. Oddaliśmy mu prezent, za co oczywiście serdecznie podziękował, a teraz standardowo wracamy do Kevina, aby zdać raport z tej misji. Jesteśmy u Kevina. Kolejna misja, którą otrzymamy, jest bardzo ciekawa. Musimy zająć się zdobyciem nowych mundurów dla listonoszy. W tym celu musimy udać się do sklepikarza, który zajmuje się sprzedażą właśnie takich ubrań, mianowicie do Hugona, który znajduje się w Veno. Zobaczymy, co ciekawego nam powie. Moi drodzy, dzisiaj na Tibi też pojawił się NPC Stan. Od niego właśnie kupiliśmy 3 kostiumy. I na początku może zaczniemy od tego najdroższego, czyli od tego demonicznego. Uwaga! Masz też? Używasz? Okej. Okay. Jesteśmy już u Hugo i za chwilkę wam powiem, co tak naprawdę Hugo nam powiedział. Hugo powiedział nam, że niestety jego pies zjadł ostatni wzór materiału. Musimy udać się do Kevina i zdecydować, co tak naprawdę zrobimy dalej. Jesteśmy już u Kevina, zdaliśmy mu raport z tego, co powiedział Hugo, a ten wysyła nas do Technomanty Talfiona, który znajduje się w Kazordon. Właśnie tam musimy dowiedzieć się na temat technicznych szczegółów. Jesteśmy już u Talfiona. Tutaj dowiedzieliśmy się o tym, że faktycznie pracował nad takim wzorem, przy czym rozmowa była troszeczkę utrudniona, gdyż Talfion jest głuchy. Dowiedzieliśmy się o nierdzewnych spodniach oraz butach zasilanych parą wodną. Jeżeli chodzi o samą tą próbkę tych materiałów, zostaną one przesłane do Kevina. Tutaj jest Mateusz, zastanawiał się tak naprawdę, dlaczego my nie możemy przynieść tych materiałów. Przecież jesteśmy w końcu listonoszami. Jeżeli macie jakieś pomysły, śmiało piszcie w komentarzach, a my wracamy do Kevina. Po zdaniu raportu dotyczącego misji, Kevin mówi nam, że tak naprawdę próbki materiałów już dotarły. Natomiast przypomina sobie również, że w kwestii kolorów prosili o pomoc królową Elois, królową Karlin. Prosi nas, abyśmy właśnie tam się udali i zapytali właśnie o stroje. Lecimy do Karlin. Okej, jesteśmy już u królowej Karlin. Dowiedzieliśmy się od niej, że faktycznie pracowała nad takimi materiałami i materiały te
mamy nakładkę kamuflażową, a same próbki zostaną przesłane do Kevina. Wracamy zdać raport z tej misji. Wróciliśmy do Kevina zdać raport z misji. Dowiedzieliśmy się, że kolejne zadanie polega na tym, aby stroje, które tak naprawdę ma mieć poczta, wydzielały specjalny odór. Musimy dowiedzieć się tak naprawdę, jaki zapach jest najgorszy dla psów. W tym celu musimy udać się do psa Nudla, znajdującego się w Thais. Tam, poprzez trzy odpowiednie przedmioty, tak jak Moldy Cheese, Piece of Dirty Fur i Banana Skin, musimy dowiedzieć się, który tak naprawdę jest najbardziej odrażający dla psa. Lecimy do Nudla. Okej. Pies Nudl powąchał wszystkie przedmioty, które przedstawiliśmy i okazało się, że najgorszym dla niego okazał się spleśniały ser. Wracamy do Kevina zdać raport tej misji. Jesteśmy u Kevina. Powiedział nam tak naprawdę, że cały wzór skompletowany zostanie przesłany do Hugo w Veno, a my właśnie mamy tam się udać powiedzieć, że zamawiamy właśnie te mundury. Jesteśmy u Hugo, powiedzieliśmy, że zamawiamy właśnie takie wzory. On oczywiście wybuchnął, stwierdził, że to nie jest tak, jak powinno być, to nie jest zgodne z modą. Dodatkowo był zły, że tak naprawdę jego biedny pies zjadł właśnie takie stroje, takie mundury, ale mimo wszystko stwierdził, że przygotuje dla nas te mundury i nawet się z nami nie pożegnał. Tak, wkurzony powiedział, że jesteśmy terrorystami mody. No nic, wracamy do Kevina. Moi drodzy, od Kevina dostaliśmy kolejny awans, teraz jesteśmy wybitnymi listonoszami, co daje nam obniżki w cenach podróży o 10 GP. Kolejną misją, którą dotrzymaliśmy, jest tak naprawdę znowu misja dotycząca mundurów. Tym razem nie chodzi o wzory, a o wymiary. Musimy przejść po poszczególnych pracownikach, członkach tej gildii, aby właśnie zapytać i wykonać pomiary. Pierwszym z nich będzie krystal będący wedrą. Pierwszy pomiar wykonany. Teraz udajemy się do Karlin, do Liany. Okej, jesteśmy już u Liany. Mówi ona, że ma problemy z orłami, które atakują jej gołębie i prosi nas, abyśmy przynieśli jej 12 strzał. Przynosimy jej 12 strzał, dzięki czemu ona pomoże nam z wymiarami. Idziemy do kolejnego NPC. Kolejnym członkiem gildii jest Lokur. Mówi on, że nie ma tak naprawdę pojęcia, jakie są jego wymiary i wysyła nas do jego zbrojmistrza Kruxa. Dlatego tam się właśnie udajemy. Jesteśmy u Kruxa, zapytaliśmy o pomiary Lokura. No i co? Dowiedzieliśmy się. Następnie udamy się teraz do Abdendriel. Okej, jesteśmy u Ulrika w Abdendriel. I tutaj również chcieliśmy go zapytać jako przedstawiciela, jako członka gildii na poczcie, o jego wymiary. Tutaj sytuacja była troszeczkę ciekawsza. Musieliśmy z nim zagrać w kostkę. Graliśmy z nim w kostkę tak długo, aż do momentu, w którym wylosowaliśmy numer 6. Za każdym razem, kiedy wylosowaliśmy inne numery, musieliśmy zapłacić 5 golda. No i graliśmy dalej. Udało mi się w miarę szybko, także okej. Mamy załatwionego Ulrika. Teraz, moi drodzy, pójdziemy jeszcze do Veno. Do pana bądź pani Dołów. Zdecydowaliśmy się jednak najpierw na Thais, odwiedziliśmy Benjamina i dopiero teraz udamy się do Dołów, znajdujących się w Veno, a następnie udamy się do Kevina. Veno już wam nie będę pokazywał, natomiast zobaczymy się obok Kevina przy zdawaniu reportu. Jednak musiałem nagrać ten materiał Dołów. Pytając ją o tak naprawdę wymiary, dowiadujemy się, że jest ona troszeczkę powyżej swojej wagi i prosi nas, abyśmy dostarczyli jej kilka winogron. Oczywiście winogrona dostarczamy jej, dzięki temu dowiadujemy się, jakie ma ona wymiary. Teraz już na pewno widzimy się u Kevina. Oddaliśmy misję Kevinowi i otrzymaliśmy kolejne zlecenie. Tym razem musimy odszukać róg zaginionego listonosza. W tym celu musimy udać się do jaskini troli znajdującej się na południowym wschodzie od Thais. Idziemy. Okej. Znajdujemy się już w jaskini troli i to właśnie tu znajduje się ciało jednego z członków należących właśnie do gildii poczty. I to właśnie tutaj zdobywamy nasz róg. Wracamy do Kevina. Moi drodzy, kolejny awans. Teraz staliśmy się wybitnymi listonoszami do zadań specjalnych.
Kolejna misja jest dosyć ciekawa. Musimy dostarczyć Mikołajowi listy. W tym celu musimy podejść do drzwi znajdujących się tutaj po lewej stronie, na dole, i wziąć specjalny worek z listami. My zrobimy to dopiero za chwilkę, gdyż potrzebujemy 500 kapa. Niestety tyle nie mamy. Okej, znajdujemy się na wedze przy domu świętego Mikołaja. Domu? Przy mieszkaniu? No, przy domu świętego Mikołaja. Wysypujemy wszystkie listy do jego skrzynki. Bum! I wracamy do Kevina już po ostatnią misję. Ostatnia misja od Kevina. Dostaliśmy od niego list. Dokładnie jest to list od mamy Markwina, czyli króla Mintwolin, króla osady, wioski, siedliska Minotaurów. Musimy udać się na Mintwolin i dostarczyć ten list właśnie Markwinowi. Kevin mówi nam, że na pewno nie będziemy mile przywitani, dlatego musimy liczyć się z tym, że może to być walka. Czy ciężka? Myślę, że nie, ale walka na pewno. Okej, moi drodzy, jesteśmy już na Mintwolin, a teraz udajemy się do króla, do Markwina. Okej, oddajemy list Markwinowi i wracamy do Kevina zdać mu raport z tej ostatniej misji. Okej, moi drodzy, zdaliśmy raport z ostatniej misji i właśnie w tym momencie uzyskaliśmy kolejną, ostatnią już rangę. W tym momencie jesteśmy arcylistonoszami i mamy możliwość korzystania ze skrzynek pocztowych na różnych miejscówkach, gdzie możemy expić. Super sprawa, na pewno pożyteczna, przyda nam się. A teraz widzimy się już na podsumowaniu. Moi drodzy, podsumowanie. Zaczynając od początku, zaczęliśmy od paska na piraty. Zabiliśmy ich około 500-600 i w efekcie mamy około 2850-2900 piratów. Jutro dokończymy resztę i z uwagi na double lot zabijemy sobie jednego z bossów, uzyskując przy tym dwa przedmioty. Oprócz tego udało mi się wbić kolejny poziom oraz połowę. Niestety w trakcie hunta Mateusz padł, ale również wbił 68 poziom. A kolejnym długim etapem naszego dzisiejszego tutaj odkrywania zakątków Tibi było wykonanie całego questu Postmana. Cieszymy się bardzo z tego, że udało nam się wykonać cały, choć nie będę ukrywał, że był to dosyć męczący quest. W Mod Backpacku oczywiście widzicie standardowo lota z dzisiejszego taska na piratach. A my oczywiście dziękujemy Wam za uwagę. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie po sobie komentarz, zostawcie łapeczkę i subskrybujcie kanał, aby być na bieżąco z wszystkimi filmami dotyczącymi projektu, a także z innymi poradnikami, które coraz częściej pojawiają się teraz na kanale. Nie zapomnijcie, aby udostępniać kanał innym swoim znajomym, aby nasza rzesza rozszerzała się. Trzymajcie się wszyscy. Piąteczka dla Was. Cześć. Na razie.